Dawno nie byłem w Gliwicach. Tymczasem przywrócona stała organizacja ruchu na ulicy Słowackiego, Dolnej Wsi. Ja właśnie ze Słowackiego jadę w lewo w ulicę Dolnej Wsi. Ograniczenie widzimy do 40 km na godzinę. To samo za bukiem drogi. Oczywiście zmieniam pas na prawy. Jedziemy sobie tą 40. Z tego co się orientuję, tutaj była trwała jakaś budowa kanalizacji. No te studzienki, ten kawałek drogi nie wygląda tutaj na jakąś nową drogę po remoncie. Być może, że się mylę co do tego, co tutaj robiono. W każdym bądź razie ulica Dolnej Wsi była zamknięta. Pamiętamy, ruch był skierowany dwukierunkowo przez ulicę Słowackiego, przez ulicę równoległą właśnie do ulicy Dolnej Wsi. Dolnej Wsi była otwarta dopiero za skrzyżowaniem z ulicą Sobieskiego, którą to właśnie Sobieskiego teraz będę skręcał. Tutaj na Sobieskiego nie było zmian. Ona, z tego co kojarzę, cały czas była dwukierunkowa, jest dwukierunkowa. I to właśnie stąd, od lewej strony, wyjeżdżało się, jadąc od Wójtowej Wsi, właśnie tutaj w kierunku centrum Gliwic. Skręcam w lewo ulicę Słowackiego. Tutaj właśnie na tym pasie, którym teraz jadę, jeszcze parę miesięcy temu był puszczony ruch w stronę przeciwną, w związku z tymi pracami właśnie prowadzonymi na tej równoległej ulicy Dolnej Wsi. Obecnie, jak już wspominałem na początku, ten ruch jest, ta stała organizacja ruchu jest przywrócona. Te zmiany, czyli to dwukierunkowy odcinek, był od skrzyżowania tutaj z ulicą Daszyńskiego, którą to właśnie Daszyńskiego w prawo teraz będę jechał.